Kończy się tegoroczna edycja programu aktywizacji w powiecie sanockim. Z akcji realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w tym roku korzystają 44 osoby. Ci, którzy zakwalifikowali się do programu, cieszą się, że to właśnie oni dostali tę szansę. Moim zdaniem takie projekty są potrzebne, ponieważ kształtuje to ludzi i po prostu w przyszłości można sobie bardziej poradzić. To dobre takie coś skorzystać, jak można, to trzeba korzystać. Różnych rzeczy. Uczestnicy programu aktywizacji mieli do wyboru kilka kursów, na przykład obsługi koparki. Warto robić kurs na operatora koparki ładowarki. Wiadomo, u nas dopiero to się rozwija ten rynek działalności w tym kierunku. To po prostu przyszłościowa praca i trochę mnie to interesuje, dlatego wybrałem ten kurs. Są oferty pracy, spoglądałem kiedyś, także myślę, że jakbym był kiedyś dobrym operatorem, to znalazłem pracę po prostu bez problemu. Można było wybrać praktycznie każdy kurs, ale tak jak nie wiem, kolega mówi, no rozglądając się na rynku pracy, jest dosyć duże zapotrzebowanie na tego typu zawód. Zresztą przy dzisiejszej rozbudowie dróg i dużej ilości budów prowadzonych u nas w regionie, po prostu wydaje mi się, że będzie dużo łatwiej mi znaleźć taką pracę. Inni uczestnicy wybrali dla siebie coś, co może przydać się im nie tylko w pracy, ale także na co dzień. Gotują, pieką i przyprawiają najsmaczniejsze potrawy. No myślę, że kiedyś w przyszłości znajdę sobie pracę w tym zawodzie, bo jest w Podkarpaciu się rozwija jako agroturystyka. Dlaczego lubię spędzać czas w kuchni? Wiesz, ciężko powiedzieć, może jakieś tradycje rodzinne, typu tam z babcią na święto coś tam zaglądałem, próbowałem i tak dalej. No i w sumie wróciłem do tego. Zamierzam otworzyć działalność gospodarczą. Między innymi może być związana z kulinariami. Tegoroczna edycja programu aktywizacji w powiecie sanockim to część dwuletniego planu. W przyszłym roku skorzysta z niego blisko 70 osób. Program w całości finansuje Unia Europejska.